Amen ad majorem Dei gloriam. Ignacjańskie Cinquecento to podcast na kanale Amen Blog poświęcony wydarzeniu, jakie przeżywamy w Kościele katolickim na przełomie 2021 i 2022 roku, jubileuszowi ignacjańskiemu. Święty Ignacy dotarł do Szczecina. Tak. Trwa pielgrzymacja ikony i relikwii świętego Ignacego Loyoli po Polsce. Kolejnym etapem był Szczecin. Święty Ignacy wreszcie dotarł do Szczecina. Ikona i relikwie to nie jest jakiś gadżet, który ma spowodować, że coś się dzieje w czasie roku jubileuszowego, ale ikona i relikwie to obecność. Relikwie i ikona to nie są eksponaty muzealne, które obwodzimy po Polsce, gdzie włączymy reflektor, by wierni mogli się ucieszyć nowym nabytkiem do świątyni, ale przed ikoną zapalamy świece, palimy kadzidła, stawiamy kwiaty, bo to jest obecność. Obecność świętego. Przeżywaliśmy w zeszłym tygodniu właśnie obecność świętego Ignacego w Szczecinie. O tym mówi krótki reportaż z programu Arka, przygotowany przez Telewizję Polską Oddział Szczecin, który zachęcam, żebyśmy wspólnie obejrzeli. Relikwie świętego Ignacego Loyoli i ikona napisana przez ojca Zygfryda Kota z wizerunkiem założyciela zakonu jezuitów dotarła do sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Szczecinie. A wszystko to działo się w ramach trwającego roku ignacjańskiego. Święty Ignacy Loyola ponad 500 lat temu praktykował ćwiczenia duchowe, które znane są do dziś jako medytacja ignacjańska. Bardzo trudno w jezuicie w kilku zdaniach powiedzieć o świętym Ignacym Loyoli, ale był przede wszystkim baskijskim rycerzem, który miał swoje plany i zamiary i wizję swojej kariery. Mniej więcej w 30 roku życia rany pod Pampeluną nie tylko zrujnowały mu nogę, ale zrujnowały mu całe życie, cały dorobek. I zaczyna w swoim zamku w Loyoli przechodzić przemianę. Najpierw trzyma się kurczowo tego starego życia, czyli chce być ciągle rycerzem, każe sobie łamać kolejny raz nogę, on ma być dobry na parkiecie, być człowiekiem sprawnym fizycznie, bo wtedy podbije serca kobiet. No to była jego wizja życia. I pomału, pomału odkrywa, że Pan Bóg ma inną wizję życia. I to jest dla niego wielka radość, wielkie szczęście. On naprawdę widzi, że to działanie Pana Boga jest jakąś jego siłą. Nie wie, co ma robić. Przychodzi jako pielgrzym. Zrzuca strój rycerski i zakłada strój pielgrzyma. I całe życie będzie o sobie mówił, że jest pielgrzymem, który nieustannie szuka woli Bożej. A przed jego śmiercią jego współbracia mówili, że Ignacy już pod koniec życia nabrał łatwości odkrywania Boga we wszystkich rzeczach. Więc jest to dzisiaj propozycja, może nas bardzo nie pociąga obraz księdza w kapeluszu, ale pociąga nas Ignacy pielgrzym, Ignacy, który musi jako dorosły człowiek całkowicie przemeblować swoje życie, Ignacy, który no, jest człowiekiem o tak szerokich horyzontach, proszę sobie wyobrazić, wysyłać misjonarzy do Indii w tamtych czasach, gdy nikt nie wiedział, gdzie Indie leżą, to troszkę jak dzisiaj wysłać w kosmos, na Księżyc, astronautów. On to potrafił robić, jednocześnie mieszkając ostatnie lata w Rzymie, był człowiekiem niesamowitej wrażliwości, na przykład na dzieci, na kobiety podupadłe, jak to się ładnie nazywało, prostytutki. Zakładał dla nich przytuliska, domy, opiekował się nimi. Miał strategię taką uniwersalną, a jednocześnie był człowiekiem głębokiej wrażliwości, człowiekiem naprawdę duchowym, który kierował innych do Boga. Medytacja ignacjańska jest bardzo uporządkowanym sposobem modlitwy, którą praktykował już
500 lat temu święty Ignacy, dał szczegółowe wskazówki, w jaki sposób ma się odbywać, w jakim czasie, w jakim miejscu. I tego rodzaju modlitwy właśnie uczę się tutaj, spotykając się we wspólnocie życia chrześcijańskiego, ale też uczestnicząc w rekolekcjach w ciszy organizowanych przez jezuitów w różnych miejscach w Polsce. Jest to pewna umiejętność życia duchowego. Oczywiście mamy różne formy modlitwy. Piękne, różaniec jest piękną modlitwą. Nie wiem, różne koronki, pielgrzymki. My proponujemy modlitwę myślną, która ma pomóc człowiekowi odkryć i zrealizować wolę Pana Boga. Ona się wpisała w tradycję duchowości całego Kościoła. Ignacy jest patronem w ogóle rekolekcji, ćwiczeń duchowych wszelkiej maści, bo rzeczywiście pokazuje pewną metodę skuteczną, która pomaga człowiekowi rzeczywiście zachwycić się planem Boga i mieć to wielkie pragnienie, bardzo rozumowe też doświadczenie, by tą wolę Boga w swoim życiu zrealizować. Cisza to jest takie wielkie pragnienie serca mojego, o którym sobie nie zdawałam wcześniej sprawy, bo żyjemy w tak zabieganych czasach, w takim kołowrotku zdarzeń, pracy, rodziny, różnych zobowiązań, że zapominamy o całym świecie i zapominamy o tym, wśród kogo się obracamy, do czego nam jest ten świat wkoło nas potrzebny. I dopiero jak człowiek się zatrzyma, albo zatrzyma go choroba, to ma dopiero czas na to, żeby się rozejrzeć wkoło i zastanowić, po co to wszystko. Dokąd tak ten pęd nas prowadzi. Medytacja ignacjańska pozwoliła mi zobaczyć, jak słowa Pisma Świętego przekładają się na moje codzienne życie, jak są bardzo aktualne dzisiaj i ostatnie 10 lat mojego życia było możliwe tylko dzięki temu spotkaniu z Pismem Świętym, spotkaniom z Panem Jezusem na Eucharystii i zrozumienia też modlitwy różańcowej. Więcej na temat ikony możecie zobaczyć w poprzednim odcinku Ignacjańskie Cinquecento. Do niego znajdziecie też link w opisie tego filmu. Także znajdziecie adresy i miejsca, gdzie ikona i relikwie jeszcze będą pielgrzymować w tym roku ignacjańskim, który trwa do 31 lipca 2022 roku po Polsce. A więc kto jest blisko, czy ma takie pragnienie serca, żeby stanąć przed ikoną, żeby pomodlić się, żeby dotknąć, żeby ucałować, żeby doświadczyć obecności i poruszenia serca, to serdecznie zapraszam, by się z tym programem zapoznać. To tyle w tym krótkim odcinku, troszkę innym niż zazwyczaj. Przypominam i zachęcam do subskrypcji. Oglądam wiele religijnych takich kanałów i tam o subskrypcji mówią zawsze na początku. Ja ze skromności mówię na końcu. Pamiętajcie też o dzwoneczku. Pamiętajcie też o pytaniach, pytania i odpowiedzi, czyli nasze odcinki PIO. PIO tak jak bio. Pytania i odpowiedzi. Amen. Ad majorem Dei gloriam.